Nazywam się Radek Zięba. W wyniku wypadku złamałem kręgosłup, poruszam się na wózku. Wraz z moimi przyjaciółmi apelujemy do młodzieży i studentów o rozwagę. Ostrzegamy wszystkich i wołamy stop bezmyślnym skokom na głowę do wody. Co roku w Polsce około 2000 osób w wyniku bezmyślnych skoków na głowę do wody łamie kręgosłup, siada na wózek lub nawet ponosi śmierć. Zanim skoczysz, sprawdź głębokość wody. To ty decydujesz o swoim dalszym życiu. Czy chcesz być sprawny, czy żyć na wózku?